Cześć wszystkim, dzisiaj na temat zmiany pokoleniowej w Bayernie Monachium, istotnej tak naprawdę transferów, gruntownej przebudowy Bayernu Monachium. Chciałem zrobić film na temat tego, że Sandro Wagner odchodzi, ale tutaj pojawia się wiele tak naprawdę okoliczności, wiele zdarzeń w Bayernie, bardzo dużo informacji w dzisiejszym filmie mam do Was do przekazania, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Bayern Monachium szykuje rewolucję kadrową, która nosi nawet nazwę wymiana pokoleniowa, tak? No bo rzeczywiście, gdy się popatrzy na roczniki w Bayernie, to można mówić o wymianie pokoleniowej. Zacznijmy może tutaj od pierwszego faktu, a więc Sandro Wagner odchodzi z Bayernu Monachium, pozazdrościł tak naprawdę zarobków Robertowi Lewandowskiemu, ponieważ Robert Lewandowski zarabia plus, minus, no też są te informacje różne, około 15 milionów euro podstawy, pewnie do tego są jeszcze dodatki, tak, za bramki, za mistrzostwa i tak dalej. Natomiast no, nie liczę kontraktów jakby reklamowych, mówię o samej pensji podstawowej Bayernie, to jest 15 milionów euro. No i Sandro Wagner opuszcza Bayern Monachium, jedzie do Ligi Chińskiej, będzie występował w drużynie, która mu też zagwarantuje właśnie kontrakt na poziomie 15 milionów euro. Wiadomo, że Sandro Wagner przychodził do Bayernu, był zmiennikiem tak naprawdę Roberta Lewandowskiego, ale muszę powiedzieć, że bardzo kiepsko się prezentował, bardzo słabo w cieniu Roberta Lewandowskiego. Nawet bym powiedział, że to jest wstyd tak naprawdę to, co robił Wagner, to, co robi James Rodriguez, który jako młody piłkarz został dokoptowany praktycznie do Bayernu Monachium, jest na wypożyczeniu w Realu Madryt. Natomiast Wagner został sprowadzony, zresztą sam Robert Lewandowski o tym mówił, że potrzebuje zmiennika, nie może non-stop tyrać co mecz grać, natomiast ten zmiennik miał dawać jakość, tak? Sandro Wagner tej jakości nie dawał. Gdzieś tam bramki zdobywał, natomiast zdecydowanie to są były za małe, po prostu za kiepskie tutaj liczby, statystyki, jeśli chodzi o taki wielki klub, tak? Więc rzeczywiście, no to też jest pytanie, tak? Czy jakikolwiek piłkarz chciałby przyjść do Bayernu Monachium i zgodzić się na taką grę, tak naprawdę w cieniu, tak, żeby grzać cały czas ławkę. No ale nie. Bayern musi mieć topowego drugiego napastnika, który rzeczywiście jest godnym tutaj następcą, czy może zastąpić Roberta, no bo to nie może tak być, że Robert Lewandowski jest praktycznie lokomotywą, która ciągnie wszystkie te wagony, ten skład. No i teraz kolejna sprawa, a więc Bayern, tutaj media podają praktycznie, że Bayern szykuje ofensywę kadrową, głównie w okienku letnim. Przekaże, czy wyda na ten cel około 250 milionów euro. To bardzo dużo tak naprawdę pieniędzy, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Natomiast warto wspomnieć o tym, że Bayern nie wyda tych pieniędzy na jeden transfer, tak? To nie będzie taki transfer pokroju Neymara, gdzie Neymar kosztował 222 miliony euro, tylko tutaj jakby włodarze Bayernu mówią, że maksymalnie są w stanie wydać na piłkarza od 50 do 70 milionów euro, tak? Czyli jeżeli już maksymalnie, to można było się spodziewać 5, 7, 8 zawodników w tej kwocie. Także, no i oczywiście mniejszej, tak, no bo tutaj pewnie przyjdzie jedna czy dwie gwiazdy, a reszta po prostu zawodników trochę tańszych. Natomiast rzeczywiście tutaj Bayern chce dokonać wymiany, tak, jeśli chodzi o zawodników Bayernu Monachium. Kurczę, ja przedstawiałem taki filmik, znaczy taki filmik po prostu, robiłem taki filmik tak na swoim na YouTubie, gdzie mówiłem na temat Bayernu Monachium i muszę powiedzieć, oglądałem mecz w 2000 właśnie, to był 17 rok końcówka i okazało się, że w tym meczu po prostu występowało 6 zawodników w składzie podstawowym, a więc wyszło na boisko, co w 2010 roku, także to jest tragedia po prostu, no nie można tak przewidywalnie grać jak Bayern Monachium, jednak coś trzeba dokonywać, tych zmian po prostu personalnych. Cały czas grano Robbenem, cały czas grano Frankiem Ribery, teraz wiadomo, że oni odchodzą, absolutnie. Pojawia się też taka teoria, że nie sprowadzono nowych jakby wilczków, gwiazd, ponieważ byliby oni zagrożeniem właśnie dla Robbena i dla tutaj Franka Ribery, bo oni straciliby taką wartość w szatni, tak? Więc to mogłoby rozwalić szatnię. No nie wiem, czy to jest rzeczywiście, to, że ktoś by został sprowadzony do Bayernu, to nie znaczy, że od razu by się wkupił w łaski, że to dobrze by się prezentował, tak? Przypomnijmy sobie historię Roberta Lewandowskiego, że on jak przyszedł do nowych klubów, nie zawsze się przebijał, wchodził praktycznie z golami i tak dalej. I teraz tak, przeprowadzono takie tutaj
statystyki, tak na bazie których tutaj obliczono średnią wieku dla Bayernu Monachium, to jest 30 lat. No to jest tragedia, tak? To jest tragedia zdecydowanie na taki klub z takimi aspiracjami, to ten wiek to jest zdecydowanie za wysoki. Już dokonuje się praktycznie tutaj tak zakupu zawodników, chociażby Pavard czy Gnabry, który został kupiony. No to no, Gnabry już występuje, tak? Natomiast Gnabry ma cały czas po prostu wahania tej formy, tak? Bardzo to się kiepsko według mnie też prezentuje, gdzieś się przebija. Natomiast to, co Niemcy cały czas wymagają, a więc powtarzalność gra na tym samym poziomie, to co zawsze mówię na temat Jamesa Rodriguez'a, jedna wielka sinusoida, raz jest po prostu górka, raz jest ogromny dołek, no to nie ma miejsca, jeśli chodzi o Bundesligę. Wyobraźcie sobie, wychodzilibyście do pracy, tak, i odpalacie samochód, nigdy nie wiecie, czy ten samochód wam odpali, czy po prostu pójdziecie na piechotę, albo taksówką, czy komunikacją miejską, no to byście się wściekli, tak naprawdę. No a tego oczekują Niemcy, tak, powtarzalność, żeby grać przynajmniej, albo grać średnio, ale cały czas ten sam sposób. Kluczowi zawodnicy dla Bayernu to na pewno Kimmich, tak, Kimmich, który będzie stanowił o obliczu tej Bayernu, a także reprezentacji Niemiec. Genialny tak naprawdę zawodnik, pomimo takiego umiejętności piłkarskich, rozgrywania piłki, przechwytywania piłki, to też ma taką odpowiedzialność, widać, że za drużynę. Zresztą on powiedział kiedyś to w wywiadzie, tak, i mówił, że on dla Bayernu chce być kimś więcej niż tylko piłkarzem, że on chce ciągnąć tą drużynę, być tą lokomotywą, co często zarzucano Robertowi Lewandowskiemu, że w ciężkich momentach nie podnosi tej drużyny. Jeśli chodzi o Niko Kovacza, cały czas jest bez rewelacji, ja powtarzam swoje zdanie, że to jest beznadziejne, tak naprawdę trener moim oczywiście zdaniem prowadzi tą drużynę, natomiast bez żadnych rewelacji, wątpię, żeby mógł odnieść jakiekolwiek sukcesy. Natomiast dużo tutaj, jeśli chodzi o drużynę, pomaga mu właśnie Robert Lewandowski, tak, w tych kluczowych momentach, tam gdzie wahało się stanowisko Niko Kovacza, to praktycznie Robert strzela bramki, dzięki temu zachował stanowisko Niko Kovacz. Co ciekawe, później Robert został zapytany w wywiadzie, tak, czy chciałby być w przyszłości trenerem, powiedział nie, stanowczo nie chcę być w przyszłości trenerem. No, być może tam właśnie widzi, tak, że tak jak to wygląda. I teraz tak, warto wspomnieć tutaj o tym, że ma przyjść do Bayernu Monachium Timo Werner i to właśnie ma być napastnik, który ma przyjść w miejsce Sandro Wagnera. Wydaje się, że to jest bardzo ciekawe tak naprawdę rozwiązanie, bo Timo Werner da więcej jakości niż Sandro Wagner, tak? I rzeczywiście Timo Werner to jest troszeczkę pokroju właśnie ta mentalność co Kimmich, tak? A więc, że chce dawać więcej tej drużynie niż tylko sama gra w piłkę, niż tylko dobre się spisywanie. Następnie mamy Goreckę. Goreckę gdzieś po prostu przebija się, strzela bramki, występuje. Widzę, że u niego cały czas brak tej pewności siebie, tak? Tutaj jeśli chodzi o zawodnika. Moim zdaniem moja po prostu analiza jest taka, że on musi mieć więcej tutaj asyst, więcej bramek na swoim koncie, żeby rzeczywiście jakby jego tutaj pozycja w klubie urosła i też takie samo taka pewność siebie, tak? Samozadowolenie, w ten sposób powiem. Ale dobrze się prezentuje. Ciekawą rzeczą jest to, że dyrektor sportowy, a więc Hasan Salihamidowicz, tak? Dobrze mówię. Sprowadził Kanadyjczyka Alfonso Davisa, 19-latka o atletycznej budowie. Został sprowadzony. No to jest ciekawa sytuacja, bo chyba to jest pierwsza sytuacja, gdzie Bayer sprowadza Kanadyjczyka. I rzeczywiście już go Niko Kovac wprowadzał do drużyny, sprawdzał, no ale na razie bez rewelacji, trzeba poczekać na efekty. Na razie dostał minutówki, jeśli chodzi o rozgrywanie. Warto wspomnieć o tym, że Ribery i Robben, pomimo tego, że są wiekowi po 35 lat, to i tak dawali po prostu radę. Pod koniec 2018 roku zdobywali bramki i tworzyli akcje. Natomiast ta zmiana pokoleniowa też jest spowodowana tym, że przeprowadzono tutaj badania czy statystyki. Oni nie tworzą, nie kreują tak naprawdę nowych akcji, tak? Nie tworzą nowych akcji i to jest największą bolączką. I oczywiście są dalej skuteczni, natomiast nie kreują. Z czego był tak naprawdę znany Bayern Monachium, a więc Bayern Monachium to nie jest żadna finezja, to nie jest żaden po prostu kunszt, jeśli chodzi o piłkarskie. Oczywiście piłkarze mają umiejętności kunszt, tak? Ale to jest stwarzanie bardzo dużo akcji podbramkowych, wymienność piłki i piłkarze tak naprawdę dużo podają piłki na polu przeciwnika i w momencie, kiedy piłkarz jest na dogodnej pozycji, wykorzystują i strzela, tak? Czyli wypracowywanie, przygotowywanie cały czas sobie z sytuacji strzeleckich, a nie to, co na przykład ma miejsce w innych ligach, strzelanie po prostu byle tylko
tylko strzały szły na bramki. Bezsensowne zupełnie, tak? Statystyki, które nie mają niczego, nie służą, puste. Byle tylko było ileś tam, tak, piłkarz oddał strzałów na bramkę. Tutaj bardziej Bayern skupia się na stwarzaniu akcji. No i teraz tak, jeśli chodzi o Schürrle, tak, czyli tutaj zawodnika Bayernu Monachium, toporny, wysoki tak naprawdę obrońca. Troszeczkę mi się śmiech, jak go widzę, tak, bo tak on się zachowuje na tym boisku, to taki dwumetrowy, nie wiem, ile ma wzrostu, 1,90 m pewnie. Wydaje się, że on jest po prostu taki mało zwrotny, toporny, ale rzeczywiście ładnie tutaj czyści przedpole i trzeba sobie powiedzieć prawdę, że on ma najlepsze statystyki, jeśli chodzi o Bayern na prędkości, bo ma 34 km na godzinę, jest najszybszy, a jednak ta szybkość w przypadku obrońców jest bardzo ważna, jest ona kluczowa, bo jednak muszą dobiegać do przeciwnika, musi gonić przeciwnika, jeżeli ten wysuwa się na akcję strzelecką, także Schürrle po prostu jest na tutaj, także ma bardzo dobre statystyki. Ja też byłem zdziwiony, muszę powiedzieć, że mówię, z jakiej paki bierze się go. Moja teza była taka, no wzięli po prostu takiego wieżowca wysokiego, oczywiście bez obrazy, tak, po to, żeby on czyścił tutaj sytuację w polu karnym. Jakby moje myślenie było takie, no Niko Kovac chce wysokiego zawodnika, takiego topornego, żeby się bali napastnicy i żeby ściągał piłki z główką. No ale rzeczywiście on statystyki ma bardzo, bardzo dobre. I ostatnia sprawa to jest Neuer. Jeśli chodzi o Neuera, to warto wspomnieć, że on ma dramatyczny tak naprawdę sezon, kiepski bardzo sezon, praktycznie fatalne statystyki, tyle tylko, że ratują mu tyłek obrońcy, tak, nie dochodzi do sytuacji strzeleckich, bo wszystko obrońcy czyszczą, natomiast Neuer bardzo kiepski sezon, fatalnie się spisuje, miejmy nadzieję, że to jest taki po prostu sezon, tak, który minie, później Neuer wróci do formy, bo jeśli nie, no to będzie musiał Bayern szukać nowego bramkarza, tak, będzie musiał nowego szukać bramkarza, bo Neuer naprawdę się kiepsko tutaj prezentuje. Warto wspomnieć o tym, że Bayern nie wydaje dużych pieniędzy na zawodników, tak, bo maksymalnie kupowali zawodników, to było Tolisso, został kupiony za 41,5 miliona euro, Javi Martinez za 40 milionów euro, czyli polityka taka jest tutaj transferowa, jeśli chodzi o Bayern Monachium, żeby nie wydawać dużo pieniędzy na zawodników, zresztą Robert Lewandowski przyszedł na zasadzie wolnego transferu za darmo, ale to też się przekłada na korzyści dla piłkarzy, że mogą zarobić więcej przez wiele lat. No ja tutaj szacowałem, że Frank Ribery czy Robben, to oni pewnie po kilkaset milionów zarobili, nawet po 500 milionów tutaj złotych zarobili, 500 tak milionów złotych zarobili właśnie w Bayernie Monachium. Dzisiaj już Robert przez te kilka lat zarobił 380 chyba tam, 300 coś sakiem milionów w Bayernie. Natomiast rzeczywiście ci piłkarze zarobili po prostu potężne pieniądze. To wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Zobaczymy, jakie będą transfery w okienku letnim, gruntowna przebudowa. Jeszcze warto wspomnieć o Kingsleyu Comanie, który też jest kluczowym zawodnikiem dla Bayernu Monachium. On powiedział, że jeszcze jeżeli mu się przydarzy kolejna kontuzja, to będzie zastanawiał się nad zakończeniem kariery, ale na boisku się bardzo dobrze prezentuje. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.